Wasze Ekscelencje, księża biskupi, Wasze Magnificencje, Panowie Rektorzy, wszyscy szanowni panie, panowie, profesorowie, nauczyciele akademiccy, wszyscy, którzy sprawili nam wielki zaszczyt i radość, przyjmując zaproszenie na to szczególne spotkanie świąteczne, chociaż przypadające dokładnie na 10 dni przed Wigilią, ale już wchodzimy tę atmosferę Bożego Narodzenia, o której tak pięknie mówił pan rektor, rektor Politechniki Łódzkiej. Za te jego słowa, życzeń wszyscy pragniemy jemu podziękować i na nie w jakiejś mierze starać się odpowiedzieć. O tych świętach, jak wiemy, bardzo często się mówi albo w kategoriach swoistej magii, magiczny nastrój, magiczne święta. Mówi się także w kategoriach pewnego sentymentalizmu, nastrój, choinka, zapach, świec. A przecież to wydarzenie sprzed 2013 lat jest wydarzeniem na wskroś realnym i jednocześnie realistycznym. Realnym, bo ten fakt miał miejsce. Opis, który daje nam Ewangelista Łukasz, sprawia, że mamy bardzo konkretne ramy historyczne tego wydarzenia, jakie nastąpiło w Betlejem domu chleba. Wierzymy, że to dziecko, które narodziło się w krocie betlejemskiej, jest Bożym Synem. To przedmiot naszej wiary. A jednocześnie to szczególne wypełnienie poprzez obecność Boga człowieka, tej prawdy o człowieku, którą przekazuje nam opis stworzenia świata. Że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. To, że jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem, bratem każdej i każdego z nas, sprawia, że w Jego osobie, w Jego życiu, w Jego stylu myślenia i postępowania znajdujemy pełnię tego, co znaczy być człowiekiem. I to jest ten realizm. Tak realistyczne było Jego życie z wszystkim, co Go po drodze tych 33 lat spędzonych na ziemi spotykało. Zrozumieć człowieka to nauczanie nieustannie powtarzane przez błogosławionego, niedługo już świętego Jana Pawła II może dokonać się jedynie przez Chrystusa. My potrafimy zrozumieć się jako ludzie właśnie przez Niego. A poza nim jest błądzenie. Częstokroć po omacku. Ale czasem jest to błądzenie jakby wbrew najbardziej podstawowym i oczywistym faktom. Wchodzenie w przestrzeń mgły, w którą chce się wciągnąć także innych. Jest to, w moim głębokim przekonaniu, jedno z największych niebezpieczeństw, z jakimi się dzisiaj spotykamy we współczesnej kulturze. Jak zapewne Państwo wiedzą, stałem się w ostatnim czasie obiektem szczególnego medialnego zainteresowania w związku z wypowiedzią o charakterze dyskusyjnym w spotkaniu młodzieży z młodzieżą w Pabianicach na temat gender. Dowiedziałem się dzisiaj, że przedwczoraj na jednym z programów telewizyjnych jeden z profesorów poznańskich uważał, że nie mam prawa o czymś takim mówić w przestrzeni Kościoła. To coś nowego. A jednocześnie, można powiedzieć, wraca stare. Kiedy zaczynają już z zewnątrz
mądrzy tego świata, mówić o czym mówić powinien w swoim kościele biskup. Ale także w tych dniach otrzymałem list Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania pani Agnieszki Kosłowskiej-Rajewicz, która mi tłumaczy, na czym gender polega i takie właściwie pouczanie ucznia. I stwierdzanie, że właściwie nie wiemy, o czym mówimy, wyrażając daleko idące zaniepokojenie tym wszystkim, co się dzieje, gdy chodzi o przedstawianie prawdy o człowieku. Mówię o tym dlatego, proszę Państwa, że w tym miejscu chciałbym bardzo wyraźnie nawiązać do bardzo ważnego przemówienia, jakie miało miejsce niemal dokładnie rok temu, 21 grudnia ubiegłego roku, przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI do kardynałów kurialnych, do kurii rzymskiej i przedstawicieli gubernatoratu państwa watykańskiego. Było to przemówienie przedświąteczne, właśnie w duchu Bożego Narodzenia, tej prawdy o człowieku, którą z takim wzruszeniem na nowo odkrywamy i przeżywamy, patrząc na narodzone w Betlejem dzieciątko. Był to także czas, w którym Ojciec Święty niejako podsumowywał najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu Kościoła w roku 2012. Wtedy, kiedy rozpoczynał się zwołany przez Niego Rok Wiary. I w ramach tego przemówienia szczególny pasus, szczególnie ważny i dość obszerny, Benedykt XVI poświęcił problematyce gender. Państwo pozwolą, że zacytuję właśnie te słowa papieża, bo one pokazują, jak Kościół, idąc za nauczaniem Jezusa Chrystusa, stara się odczytywać prawdę o człowieku i jej bronić. W porę i nie w porę. Zdając sobie sprawę, że chodzi tutaj o najbardziej fundamentalne sprawy związane ze współczesną cywilizacją i kulturą. Zawsze, gdy chodzi o cywilizację i kulturę, chodzi o człowieka. Ale teraz, patrząc na te niebezpieczeństwa, z jakimi się spotykamy i ciągle konfrontujemy, zdajemy sobie sprawę, że chodzi tutaj o najbardziej podstawowe rzeczy tyczące człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, powołanego do miłości, powołanego do poznawania prawdy, powołanego do wieczności. Oto co Benedykt XVI mówił na ten temat. Wielki rabin Francji, Gilles Bernheim, w starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak na autentyczną postać rodziny, składającej się z ojca, matki i dziecka, na który jesteśmy dziś narażeni, sięga jeszcze głębszego wymiaru. Jeśli do tej pory przyczyny kryzysu rodziny upatrywaliśmy w niewłaściwym rozumieniu istoty wolności ludzkiej, to obecnie staje się jasne, że w grę wchodzi wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem. Cytuje on znamienne słowa Simone de Beauvoir, towarzyszki życia Jean-Paul Sartre. Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. On ne pas femme, on la devient. Te słowa dały podwaliny tego, co dzisiaj pod hasłem gender jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się samemu, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo.
Oczywiste jest, jak głęboko jest ta teoria błędna i wynikająca z niej rewolucja antropologiczna. Człowiek kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez jego cielesność, co cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i decyduje, że nie została mu ona dana jako wcześniej określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć. Według biblijnego opisu stworzenia istotą człowieka jest to, że został stworzony przez Boga jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest zasadniczy dla istoty ludzkiej, tak jak ją Bóg nam dał. Kwestionowana jest właśnie ta dwoistość jako fakt podstawowy. Nie jest już ważne to, co czytamy w opisie stworzenia: Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Nie. Teraz uważa się, że nie On stworzył ich mężczyzną i kobietą, ale że dotychczas określało to społeczeństwo, a obecnie my sami o tym decydujemy. Płeć męska i żeńska jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją. Człowiek kwestionuje swoją naturę. Jest on teraz jedynie duchem i wolą. Manipulowanie naturą, potępiane dziś w odniesieniu do środowiska, staje się tutaj podstawowym wyborem człowieka co do siebie samego. Istnieje teraz tylko człowiek w sposób abstrakcyjny, który dopiero sam wybiera dla siebie coś jako swoją naturę. Męskość i żeńskość kwestionowane są jako wzajemnie dopełniające się formy osoby ludzkiej, będące wynikiem stworzenia. Skoro jednak nie istnieje podział na mężczyznę i kobietę jako fakt wynikający ze stworzenia, to nie ma już także rodziny jako rzeczywistości określonej na początku przez stworzenie. A w takim razie również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory mu przysługiwało, i szczególną godność. Bernheim pokazuje, że z samoistnego podmiotu prawnego staje się ono teraz nieuchronnie przedmiotem, do którego ma się prawo i który jako przedmiot podlegający prawu można sobie sprokurować. Tam, gdzie wolność działania staje się wolnością czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu jako stworzenia Bożego, jako obrazu Boga. W walce o rodzinę stawką jest sam człowiek. I staje się oczywiste, że tam, gdzie dochodzi do zanegowania Boga, niszczy się także godność człowieka. Kto broni Boga, ten broni człowieka. Powróćmy raz jeszcze do tego tekstu Ewangelii Łukaszowej, którą słyszeliśmy na początku dzisiejszego spotkania. A zwłaszcza do tego cudownego stwierdzenia, że w pewnym momencie na niebie Betlejem ukazały się zastępy aniołów śpiewające: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Bożego upodobania, ludziom dobrej woli. Te słowa wyrażają właśnie harmonię stworzenia, która istniała od samego początku, która istniała zawsze i tak długo, jak człowiek uznawał nad sobą Boga, jak długo Go wysławiał i chwalił, ale też i wtedy właśnie, i jedynie wtedy, doznawał błogosławieństwa, pokoju. To nauka dla nas, kiedy stając wobec tajemnicy wcielenia jednorodzonego Syna Bożego, wysławiamy Boga za Jego miłość, a jednocześnie pochylamy się nad Dzieciątkiem Jezus, w Nim odkrywając prawdę o sobie, jako człowieku, stworzonym na Boży obraz i podobieństwo.
odnajdującym swoją godność wtedy, kiedy czujemy się odpowiedzialni za innych, zwłaszcza za życie innych, najbardziej bezbronnych i słabych. Tu rozgrywa się nasze człowieczeństwo. I o tym mówi właśnie realizm betlejemskiej groty. Odarty właśnie z tych sformułowań sentymentalizmu taniego i pogańskiego świata magii. Wracamy do człowieka, do jego godności i wielkości. I przez to wracamy do tych cudownych wzruszeń, które zawsze mamy wtedy, kiedy widzimy przed sobą bezbronne dziecko z ufnością wyciągające do nas swoje rączki i uśmiechające się do nas. To wspomnienia jakoś sięgające naszego domu rodzinnego, czasu dziecięctwa i tej chęci ciągłego powracania do tego, by mieć poczucie, jestem dzieckiem. Właśnie takich przeżyć Państwu. Z całego serca w imieniu księży biskupów i wszystkich obecnych tutaj kapłanów życzę takich cudownych przeżyć związanych z odkrywaniem prawdy o człowieku. Z dziękowaniem Bogu za to, że jesteśmy, że żyjemy, że staramy się żyć według Ewangelii, że jesteśmy wrażliwi na Bożą i ludzką miłość. Życzymy jednocześnie, by ta chwila, kiedy do najbliższych w noc wigilijną, wieczór wigilijny, będziemy się zbliżać z białym opłatkiem w dłoni, były naprawdę cudowne. Chwile, do których będziemy znowu wracali pamięcią, tęsknotą, ale także na nowo podbudowanym w nas człowieczeństwem, które jest z Boga i które przecież do Boga prowadzi. Szczęść Boże. Szczęść.